każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że od rani leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Odwiedzamy dziś hodowcę z oddziału 025 Osiek, Mrozik Kazimierz. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Na początku chciałbym zapytać pana o początek hodowli. Jak to się zaczęło? Ile lat to trwa? No, początek to w ubiegłym wieku. Pierwsze gołąbki nabyłem. Dostałem od znajomego. Już to był rok 1980. Oczywiście byłem młodym chłopakiem, 13 lat. Były to tam takie jakieś proste gołąbki, że tak powiem. Ale już będzie mi się mieszało, bo to nie ten wiek. Od 1984 roku troszkę spoważniałem. Zacząłem się zajmować tym już troszkę w taki sposób bardziej profesjonalny, chociaż to takie trudne słowo, profesjonalne. Ale nabywałem gołąbki, może warto wspomnieć o tych hodowcach, to są wszyscy hodowcy świętej pamięci, ale pierwsze gołąbki były od Jana Płonki z oddziału Osiek, od Franciszka Nowaka z oddziału Andrychów i od Jana Bulowskiego z oddziału Bielsko-Biała. Były to naprawdę wyśmienite gołębie, bo już w roku 85 te gołąbki jako młode wywalczyły bodajże czwarte czy piąte miejsce w oddziele. Na te czasy to było coś niebywałego, bo chłopak, który ma tam 17 czy 18 lat, robi jakieś wyniki. To w tych czasach trudne czasy to były. Było wielu doświadczonych, bardzo dobrych hodowców i dla nich młody chłopak, który coś tam ugrywa, to było coś nowego. Powiedzmy w 86 roku zostałem powołany do służby wojskowej, którą odbyłem. W 88 roku wróciłem. W międzyczasie jeszcze udało mi się tam, powiedzmy, przelotować, bo jako starszy służbom udało się przyjechać ze 2-3 razy na przepustkę. Także te gołąbki były jakby utrzymane w jakiejś tam kondycji. W 89 roku zacząłem na nowo lotować, ale wiadomo, to była jeszcze bardzo mała hodowla. Tam było 30 gołębi, ale już od 1990 roku zaczęły się sukcesy. Nie wiem skąd, nie wiem jak to się stało, ale już w 1990 roku zdobyłem pierwszy raz mistrza oddziału, wtedy to był oddział Oświęcim. W 91 również, w 92 przegrałem tam o kilkanaście punktów z bardzo dobrym hodowcą świętej pamięci już, Waldemarem Orlickim. W 93 roku znowu wygrałem oddział, w 94 wygrałem po raz czwarty. No i tak się zakończyło latowanie w oddziale Oświęcim. W 95 roku żeśmy się rozstali z oddziałem Oświęcim, powstał oddział Osiek. W tym samym czasie, w 94 roku ożeniłem się, zmieniłem stan cywilny, zmieniły się troszkę priorytety, oczywiście rodzina jest najważniejsza, zawsze była najważniejsza.
i powiedzmy był tam jakiś taki niewielki przestój, ale powiedzmy, że te wyniki były na jakimś tam dosyć dobrym poziomie, bo w tym przedziale od roku 90 do 2005 roku, teraz powiem dlaczego 2005, ale skończę, byłem tam 4 razy mistrzem, 3 razy wicemistrzem oddziału i tam najgorsze miejsce bodajże to było 12 miejsce w oddziale, czyli tam w tej ścisłej czołówce cały czas się utrzymywałem. Przełom nastąpił w roku 2002, dzięki koledze z pracy, który nie był hodowcą, ale pracował w Niemczech, w Wiesbaden. Sprowadziliśmy całą hodowlę po zmarłym hodowcy. No i to był strzał w dziesiątkę. W 2002 te gołąbki były przywiezione. W 2003 zaczęły się już jakieś tam małe sukcesy na nowo, na taką lepszą skalę, że tak powiem. Co to były za gołębie? Nigdy nie interesowały mnie rodowody. Zawsze interesowały mnie gołębie. Jakość tych gołębi, nie wiem, miałem jakieś takie wyczucie, że potrafiłem rozróżnić te gołębie troszkę lepsze od tych trochę gorszych, chociaż wiadomo, że nie ma takiego mądrego, żeby powiedział, że to będzie wybitny, to będzie dobry, ale jakieś takie czucie miałem. Zostało tam wybrane z tych gołębi kilkanaście sztuk, oczywiście reszta była sprzedana. Sprzedana była dla kolegów. To wiadomo, że nie byłem w stanie ogarnąć hodowli liczącej 80 sztuk. No i tak wracamy do tego roku 2005. Od tego 2005, czyli te gołąbki po tych nabytych miały już wtedy 2 lata. Zacząłem na nowo wygrywać w oddziale już osiek, czyli 2005, 6, 7, 8 to było 4 razy z rzędu mistrz oddziału. W 2007 roku mistrz okręgu. No, okręgu Bielsko-Biała, bardzo silny okręg, oczywiście wszystkie okręgi są silne, ale jest to rywalizacja, bo nie wiem, czy wszyscy koledzy wiedzą. Okręg Bielsko-Biała jest jednym z 3 okręgów w Polsce, jak się dobrze orientuje, który lotuje, ma wspólne starty z lotów od 500 km. Lotuje jeszcze okręg bodajże Śląsk-Południe, oni lecą chyba 300 i Śląsk-Wschód. Ja przepraszam, że czynię ręce w kieszeni. Ale jest zimno, nie jestem taki twardy. To ja też sadzę. Też sadzę. Dla towarzystwa. Jest zimno, to nie jest brak szacunku dla kolegów, ale jest zimno, a no, trzeba się szanować, czasy są trudne. Wracamy do tego lotowania. Skończyliśmy na tym mistrzostwie okręgu. No, był to niebywały sukces, wygrać z 1200-1300 hodowców. Tych gołębi zawsze jest około 30-40 tysięcy. Nie będę się tak mocno rozgadywał, ale były tam jakieś sukcesy takie tego typu, że zdobywałem pierwsze nagrody z lotów. Tak jak mówiłem, startuje 30, 40, 20 tysięcy gołębi, wspólny start. No nie wiem, dla mnie jest to jakieś, ma to jakieś znaczenie. No, teraz się to troszkę pozmieniało, wszyscy chcą lecieć oddzielnie, oddziałami, ale mieszam tematy na pewno. Wracamy do tych mistrzostw moich. 2007 rok, 2008 był bardzo dobry i tutaj muszę nadmienić wszystkie gołąbki, w tej chwili praktycznie 90% gołąbków, które posiadam w hodowli, wywodzi się z innej pary. To był samczyk o numerze 547 i samiczka o numerze 142. Wydały wybitne gołębie, samczyka 469, który był pierwszym lotnikiem okręgu w 2007 roku, był drugim lotnikiem Polski w kategorii C i piąty był w kategorii C na wystawie ogólnopolskiej i siódmy w kategorii maraton na wystawie ogólnopolskiej. Do tego był jeszcze samczyk o numerze 4406, który okazał się wybitnym rozpłodowcem i jest jeszcze samczyk o numerze 7639, który w 2008 roku, który do tej pory jest w rozpłodzie, jest ojcem mojej w tej chwili najlepszej samiczki o numerze 209, o której powiemy w późniejszym materiale. W 2008 roku zacisnąłem zęby i wszystkie najlepsze gołębie, które miałem lotowe, poszły do rozpłodu. Coś za coś powiedziałem sobie, no wiadomo, tamte dziadki, ten samczyk, o którym mówimy, 547 był z roku 97, więc wiadomo, miał już wtedy 10 lat, 11 lat, mówię, kiedy się skończy. A ja jestem miłośnikiem hodowli. Hodowla dla mnie była ważniejsza, glotowanie.
nie ja to wymyśliłem, że hodowla jest złotem, a lotowanie srebrem, ale powiedzmy ja tego się trzymię i powiedzmy jakoś mi się tam udaje. Nie są te wyniki jakieś powalające na kolana, ale są powiedzmy stabilne. Nadmienię tak, że ten pomysł z przeniesieniem tego gemi do rozpłodu był na pewno strzałem w dziesiątkę, bo te gołąbki wszystkie, okazało się, że wszystkie przekazują te geny w sposób bardzo dobry, no nie jakiś wybitny, ale bardzo dobry, bo nie mam tych olimpijczyków w pierwszych miejsc w Polsce, ale jest stabilizacja. W 2011 roku znowu udało mi się wygrać oddział i w 2015-16 znowu udało mi się wygrać okręg. Czyli dzieci po dzieciach znowu wygrały, czyli te same gołębie sobie radzą sobie w takim długim okresie czasu. W tym roku jest troszkę lepiej, jak było przez inne lata, bo powiedzmy w 2019 roku w oddziale zdobyłem drugiego wicemistrza w lotach gołębi starych, w 2020 również drugiego wicemistrza w lotach gołębi starych. W tym roku 2020 doszedł ten niespodziewany wynik na skalę powiedzmy Polski, druga seria w strefie trzeciej i pierwsza seria w regionie czwartym, pierwsza seria w okręgu, ale te gołąbki, które przyczyniły się do tego wyniku, to są wszystko dzieci, wnuki, prawnuki tych gołębi, o których żeśmy wcześniej rozmawiali. Tak podsumowując te osiągnięcia od tego 2005 roku, kiedy nabyłem tę nową hodowlę, 7 razy mistrz oddziału, 2 razy wicemistrz oddziału, 3 razy pierwszy przodownik, 2 razy drugi i raz trzeci przodownik, czyli tam z tej pierwszej szóstki w oddziale nie wypadłem. Oddział jest bardzo mocny, naprawdę. Wszyscy mamy mocne oddziały. Jeżeli by koledzy byli zainteresowani, można wejść na stronę okręgu Bielsko-Biała. Są dostępne wyniki do wglądu, nie są kodowane. Od 2007 roku, jak ktoś jest zainteresowany, można zobaczyć. Ja nie chcę wychwalać oddziału. Można zobaczyć, jakie wyniki osiągają nasi hodowcy. Jest tu wielu naprawdę bardzo dobrych hodowców, którzy wygrywali okręg i w kategorii typowanej, i w kategorii szybkościowej. Nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, bo mógłbym kogoś pominąć i poczułby się niedoceniony, a mam szacunek dla każdego z kolegów. Dlatego myślę, że to jest wystarczające. Kto jest zainteresowany naszym oddziałem, naszym okręgiem, mówię, można to wszystko zobaczyć, jest strona Okręgu Bielsko-Biała dostępna dla wszystkich i myślę, że na wstępie tego chwalenia wystarczy, bo co będą mówić ci, co są lepsi ode mnie. Przejdziemy jeszcze do tych wyników, na pewno zaprezentujemy drużynę z Brukseli, te 3 samice, a ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo tyle lat już hodowla trwa i były te sukcesy w wieku 17 lat, i jest ten sukces z Brukseli na przykład w tym roku i chciałbym się zapytać, który smakuje lepiej? Wszystkie smakują. No, ta Bruksela, no powiedzmy, wracając do tej Brukseli, na pewno w odczuciu kolegów jest to lot kontrowersyjny. Wiadomo, że ten 2019 rok był rokiem troszkę nieudanym dla gołąbków, dla wracających gołąbków. Zginęło tam dużo bardzo dobrych gołębi. Ale niestety no, nasz sport jest taki, jaki jest i te straty... Te straty zawsze są. Czy one na Brukseli były jakieś ogromne? Nie wiem. Ja zgubiłem jednego gołębia z 10 wysłanych. Wiem, że koledzy zgubili dużo wyśmienitych gołębi. Lot Bruksela jest lotem specyficznym. Niestety nie nadają się tam wszystkie gołębie. Nie chcę nikogo obrazić, ale powiem, że tam już żadne wspomagacze, żadne cuda, żadne czary nie pomogą. Tam leci gołąb i leci charakter i nie ma rady, no, musi sobie poradzić z nocowaniem, z szukaniem jedzenia, szukaniem picia, bo wiadomo, że ten konkurs trwa 2-3, tak jak trwał 5 dni czy 6 dni. No, dla kolegów, którzy lotują na wschodzie, gdzie lot ma odległość 1200 czy 1300 km, to jest dopiero wyzwanie. Ale to ja sądzę, że trzeba te gołębie szanować, trzeba się tych gołębi dochować, ale trzeba też tym gołębiom zaufać, że one sobie z tym poradzą. No. Jak to robić, jak to przygotować, sam nie wiem. No, staram się zawsze dawać najlepsze gołębie. Wiadomo, że tam jakieś nastracenie zawsze pójdzie, ale wiem, że chcący wygrywać trzeba dawać dobre, najlepsze gołębie. Ja dawałem najlepsze gołębie i te gołębie się odwdzięczyły. Tak.
do tego tematu i do jeszcze kilku, myślę, innych przejdziemy w dalszej części materiału. Pokażemy, jak gołębniki wyglądają. Wokół nas tutaj stoimy w sumie w gołębniku, no, bo woliera, gołębie między nami chodzą. Pokażemy, jak to wygląda. Gołębnik wszystko. Jest bardzo prosty, prymitywny, nawet nazywają to koledzy pomieszczenie na gołębie. Dla mnie jest bardzo praktyczny, jest bardzo wygodny. Te otwierane drzwi to jest tylko dla mojej wygody. Jakieś tam kosze transportowe. Gołębie są czasami wyłożone na treningi. No, jest łatwość wnoszenia, wynoszenia, przechowywania. Ja jestem trochę leniwy, wygodny, może trochę praktyczny. No, gonią, zaczepiają, głodne są. Pewnie się za chwilę wezmą za orzeszki, może ich ktoś podkarmie. Pokażemy, jakie są oswojone. Gołębnik bardzo prosty, wręcz prymitywny. Zaadaptowany z wiaty na samochód. Robiony szybko, ale jest bardzo praktyczny. Drzwi szeroko otwierane ze względu na łatwość wkładania koszy transportowych. Nie ma żadnego problemu z przeciskaniem. Cały kosz transportowy wchodzi, jak idą gołębie na treningi, gołębie są zamykane. Wlot jest patentem marka Czaski, troszkę zmodernizowany przeze mnie. Tu jest wstawka. Montowana wstawka dla samiczek. O, i tu jest wlot. Drzwi przesuwne. Gojemnik dla samic gotowy. To jest ich prywatny gojemnik. I one tutaj siedzą cały, cały czas. Cały czas tu siedzą. Wylatują na oblot. Wchodzą przez główne wejście. Tamto wejście dla samczyków jest zamknięte oczywiście. Nie mają wyjścia, muszą wejść bocznie. Czyli one nigdy do gojemnika nie wchodzą? No, w czasie lotów tylko z oblotu, z treningu. Generalnie to jest ich prywatny gojemnik. Widzą się tylko po treningu i tylko po powrocie z lotu. Czyli one się zbyt często nie widzą w sezonie. Ale się słyszą. Słyszą się. Są tu takie szpary motywacyjne. Drzwi są lekko zostawione, żeby one się słyszały. Zresztą one się słyszą, one się widzą dokładnie. Ale powiedzmy te, które bardzo blisko tych szparek są i chcą do tych samczyków się dorwać tam, zawsze siadają czołowo. Dodatkowo siodełka są tak zrobione, że która się spina na palce i zagląda tam za samcami, też ją można typować. Wszystko jest bardzo proste, prymitywne wręcz, ale funkcjonalne. Dużo powietrza, gołębnik praktycznie jest cały czas otwarty, samiczki siedzą na siodełkach. Kraty Wema sprzątane tam powiedzmy co 2-3 tygodnie, częściej nie trzeba. Gdyby się coś działo, jakiś drapieżnik atakował, to tak jak pokazywałem, bo generalnie to wygląda w ten sposób, ale gdyby się coś działo, że widzę, że gołębie są wystraszone, na noc to jest zamykane i również jak są samczyki wypuszczane na trening, na oblot koło domu, żeby się nie widziały, nie wieszały, jest po prostu ta zasłona zamykana i tyle. Na zimę jest rozkładana woliera. Na zimę jest rozkładana woliera od 4 lat. Myślę, że fajna sprawa. Dodatkowo w części wolierowej, czyli tutaj w tej części z przodu, są montowane dodatkowo siodełka. Gołębie nie mają dostępu do cel gniazdowych. I jak się skończy sezon lęgowy, gołębie są zamykane tylko na wolierach. Tu są karmione, tu są wypuszczane na tą wolierkę, która jest dostawiana tylko na sezon zimowy i powiedzmy wczesnowiosenny. Samce i samice nie mają dostępu do cel? Nie mają dostępu do cel. Z jakiego powodu tak jest? Łatwiej, gołębie szybciej się pierzą. One są ze sobą, ale się nie łączą, nie mają możliwości łączenia się. Siedzą sobie gdzieś na pokątach, gdzieś tam w rogu, ale nie łączą się, jajek nie noszą i są razem przede wszystkim, nie? Samice też wtedy się między sobą nie parują. Nie parują się samice między sobą. Rozdzielane są według płci dopiero gdzieś tam powiedzmy w styczniu czy w połowie stycznia. No wiadomo, żeby zatęskniły przed łączeniem. Łączenie gołębi zaczyna się gdzieś
około połowy lutego. W tym roku było to 17 lutego. W tej chwili samiczki wysiadują jajka. Cztery najlepsze samice siedzą na drugich jajkach już. Znaczy się zaczynałem znosić drugie jajka. Pierwsze jajka po prostu były zabrane. I w tej chwili znoszą drugi lęk. Robię tak ze względu na to, że hodowla jest strasznie mocno spokrewniona. Jest ta hodowla troszkę za duża, jest tutaj 117 sztuk do lotu. Z tego 103 gołębie wywodzą się z jednej pary. Czyli wiadomo, chodzi o to, że to są, no dzieci już nie ma, ale są wnuki, prawnuki, praprawnuki. I te pary, które się złączą w sposób odpowiedni, czyli to pokrewieństwo jest w jakimś stopniu umiarkowanym, bądź jest to krzyżówka, no to po tych gąbkach są zostawiane młode. Reszta przenoszona jest, jajka są przenoszone z rozpłodu. Czyli rozpłód jest łączony w tym samym czasie co gołębie lotowe i całość, wszystkie jajka z gołębi rozpłodowych są przenoszone do gołębi lotowych. Gołębie lotowe wychowują gołębie z rozpłodu. Na gołębniku lotowym dużo jest, na gołębniku rozpłodowym dużo jest gołębi? No jest dużo, jest 30 par, no ale to z tego względu, co mówiłem, że praktycznie z gołębi lotowych gołębie nie są ciągnięte, nie są chowane, no bo u mnie pokrewieństwo w stopniu kuzyn, drugi kuzyn nie funkcjonuje. Staram się łączyć te gołębie w dalszym pokrewieństwie, w trzecim pokolenie, jakiś tam siostrzeniec do wujka, do ciotki. To jeszcze działa. Linia Finneke, która tutaj powiedzmy jest w 50%. Te gołębie jeszcze w pokrewieństwie dosyć dobrze latają, ale generalnie no, do lotu gołębie są chowane w krzyżówce. Do rozpłodu są chowane w pokrewieństwie, w ścisłym pokrewieństwie. Są gołębie imbredowane. Posiadam w rozpłodzie gołąbki, które są imbredowane w 7 pokoleniach u mnie. Z gołębia bazowego są gołębie łączone cały czas w pokrewieństwie. No i już te gołębie później idą do krzyżówki i wydają takie dosyć fajne potomstwo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałbym zapytać teraz może o karmienie gołębi od końca lotu do tego okresu, który jest teraz. Jak to wyglądało w hodowli w tym roku? Karmienie jest pewnie bardzo nietypowe. Dla większości hodowców może będzie dziwne. Zaczynamy tak, po lotach. Po lotach gołąbki są zostawiane w parach, siedzą na jajkach, czasami wychowują po młodym, czasami nie wychowują, to nie ma znaczenia w sumie, w zależności od potrzeb, ale po lotach gołębie są karmione głównie pszenicą, świeżą pszenicą, pszenicą z wiosenną i jest w składzie karmy około 50, nawet do 70% pszenicy. Proszę mi wierzyć, że nie wyrośnie ani jedno pióro mniej tym gołębiom i będzie równie dobrej jakości jak przy stosowaniu jakichś super karm. Do tego oczywiście idzie tam 10%. Stropes jest dodawany do karmy, ale chodzi mi o rzepak. Rzepak jest tam około 10% rzepaku, karma rozpłodowa i żadnych cudów nie dostają. No, oczywiście w czasie pierzenia idzie dużo maślanki. MSM, nie wiem czy wszyscy kojarzą co to jest, ale to jest związek siarki. I do tego jeszcze czarny bez. Dużo czarnego bzu dostają. Myślę, że ta suplementacja gołębiom wystarcza i powiedzmy uzupełnia te braki, które mogłyby dostawać w jakiejś tam super jakościowo karmie. Proszę. Orzeszki, to jest łakoć. To co widać, lubią. Troszkę się boją, bo tak by posiadały pewnie na rękę. I teraz tak, sezon pierzeniowy kończymy gdzieś około 15 grudnia. Wiadomo, że jeżeli są tam jakieś gołąbki troszkę późniejsze, jest możliwość dać je do innego przedziału. Są troszkę lepiej karmione, ale nawet gdyby zostawił jakąś tam pojedynczą lotkę, jedną czy dwie, to nie jest problem. Bo te gołębie pierzą się na nowo, czyli kończą pierzenie powiedzmy w tym okresie, co w tej chwili. Dostałem teraz, przed łączeniem dostałem bardzo dobrą karmę i to tam je pobudza do pierzenia. Mógłbym tu nawet pokazać samiczkę, która już w tym roku, nie wiem czy to nie ta na głowie, może ją gdzieś znajdę. Nie znajdę ją.
Ale nic, wracamy do karmienia. Kolejne, co dziwne, na pewno powiem. Od grudnia gołębie przechodzą na karmę zimową, też bardzo ubogą. Karma rozpłodowa, jęczmień i owies, czarny owies. Powiedzmy, to trwa gdzieś tam do początku stycznia. Od początku stycznia przechodzą na sam czarny owies i to jest stosowane około 2-3 tygodni. No, muszą zjeść tam swoją dawkę, tam w tym roku to było 150 kg. Zjadły 150 kg czarnego owsa. No i zjadły do tego chyba 20 kg gritu, no bo wiadoma sprawa, że muszą ten grit dostawać. No bo czym by to trawiły? Tam jest dużo łuski, czyszczą jelita. Naprawdę to gołębiom nie przeszkadza. Wiem, że wielu kolegów się z tym nie zgadza. Uważają, że gołębie powinny jeść cały czas dobrze. Ja mam też te inne podejście. Lotuję tymi gołębiami już dosyć długi okres czasu i po prostu tym moim gołębiom to odpowiada. Robiłem już różne dziwne rzeczy, kuracje markwiowe, głodówki tygodniowe, naprawdę. Co, Kubuś? To wszystko chyba nie ma znaczenia. Liczy się tylko zdrowie i dobry gołąb. Lubią mnie trochę, nie wszystkie mnie lubią. Ten mnie wyjątkowo lubi, nie wiem, mogę się pochwalić. To jest gołąbek. To jest gołąbek po synie mojej najlepszej samiczki 209 i po córce znanego olimpijczyka Pawła Mędrysy o numerze 79. Czyli to jest wnuczek dwóch wspaniałych gołębi. Jako młody zdobył, no nie dziubnij mi tylko. Zdobił 5 konkursów, był tutaj 2 razy pierwszy na dechę. 3 razy pierwszy na dechę był. Jego brat z gniazda był 2 razy pierwszy na dechę. Czyli na 7 lotów, jakie odbyły te dwóch braci, było 5 razy pierwszych na gołębniku. Z tego ten jeden, jego brat był 2 razy drugi na oddział. Takie bardzo sympatyczne gołębie. Gdzieś ten jego brat gdzieś tu jest, ale pewnie pilnuje samiczki, bo akurat jemu ta samiczka znosi drugie jajka. Czyli tak, doszliśmy do tematu czarnego owsa. Po zakończeniu kuracji, no to nie jest kuracja, czyszczenie jelit, powiedzmy, uzupełnianie żelaza, bo nie wiem, jak tam się ktoś interesował. Czarny owies dosyć dużo żelaza posiada w sobie. Przechodzimy na karmę już lepszej jakości. Zaczyna się przygotowanie do okresu łączenia w pary. Czyli jest to tam gdzieś połowa stycznia, czy około 20 stycznia. W tym czasie zaczynają być gołębie doświetlane, przedłużany dzień świetlny. Jaka karma? Ja naprawdę nie daję jakichś żadnych cudownych karm, ale powiedzmy, idzie tam karma rozpłodowa, karma z większą ilością grochów, czyli ziaren białkowych. No i zaczyna się jakaś suplementacja, witaminki. No, Kubuś, ty mi tu będziesz chodził po szyi. I tak to trwa do przygotowania do lęgów. W tym roku, tak jak mówiłem, 17 lutego te gołąbki były złączone w pary. Jajka dosyć szybko zaczynały znosić, znaczy szybko, 25, ale było to takie dosyć fajne znoszenie, bo powiedzmy, że na 8 dzień zniosło 50% gołębi. Też przyjdzie. I na 9, także w ciągu 3 dni praktycznie 90% jajek było zniesione. Nachadźcie. Orzeszki lubią, bo nic dobrego nie dostają. Orzeszki są przysmakiem. Karmię praktycznie tylko z ręki orzeszkami. Dlatego nie wszystkie gołębie jedzą orzeszki. Te, co mnie lubią, gdzieś tu coś gdzieś, te, co mnie lubią, to jedzą. Nagroda. Te gołąbki, które lecą dobrze, jedzą orzeszki. Z orzeszkami, jak już taki temat rozwijamy, trzeba bardzo uważać. Temat drażliwy, wiadomo, że tam jest... Gdzie tam wyskoczyłaś? Trzeba uważać, lubi się zalęgnąć, czy jak to się tam fachowo mówi, pleśń. Czyli ja przed podawaniem orzeszków, orzeszki zawsze idą do piekarnika na około godzinę, 70 stopni. Są wysuszane, dosuszane.
i są w tej chwili, w tym momencie na pewno bardzo bezpieczne, nie? Nie, one nie są stosowane aż tak w wielkich ilościach. Czemu wy mnie zaczepiacie? Nawet mnie zaczepiają takie, co mnie nie lubią. No chodź. Znaczy one mnie chyba wszystkie lubią. Są orzeszki, no to zaczepiają. Są orzeszki, no. Jak znoszą jajka, po zniesieniu jajek, dostają około 50% jęczmienia. Dlaczego? Trzeba stamce ostudzić. Chociaż to studzenie w tym roku mi się nie udało za bardzo, bo 3 albo 4 pary jajek zostały pobite po prostu. Samce są nerwowe. Jak mają za dużo energii w sobie, nie wiedzą co z tym zrobić. Szukają zaczepki. No i zaczyna się. Ale generalnie jakichś tam tych jajek rewelacyjnych nie pobiły, więc to można przeżyć. Koniec wysiadywania jajek. Zaczynają dostawać troszkę lepszą karmę. Wiadomo, że trzeba je troszkę przygotować, żeby papka była odpowiedniej jakości. Ale tak jak mówiłem i cały czas powtarzam, nie potrzebują te gębie żadnych cudownych dodatków, moim zdaniem. Wyglądają jak wyglądają, widać to dosyć dobrze. Nie potrzebują zbyt wiele. Najważniejsze jest dla nich zdrowie. Przyjacielskie się zaczepiają, nie wiem dlaczego ciebie zaczepiają, przeważnie się obcych ludzi boją. To była samiczka późna, chyba z czwartego ręku. Tak wygląda jej skrzydło. Dziewiąta lotka jest w połowie i wyrzuciła dziesiątą lotkę. Teraz, który to dzisiaj jest? 14 marzec. Samiczka z samicy podstawowej. O, one są wszystkie z podstawowej praktycznie. Nie wiem, zdobyła chyba 3 konkursy. Albo 4. Jest to oryginalna siostra samiczki. Nie wiem, błądzimy po temacie, ale jak już ją mam w ręce, wygląda identycznie. Taka samiczka jest u mojego przyjaciela Tadzia Oczkowskiego. Ta samiczka, jest, jej siostra jest z roku 2017. W 2019 roku była pierwszym lotnikiem oddziału Kęty w kategorii B. I w 2020 jest trzecim asem okręgu w kategorii D. Była ta samiczka bodajże 6 na okręg, to tam było 30 parę tysięcy i chyba 14. Jej oryginalna siostra wygląda identycznie, zachowuje się identycznie. Proszę. A, tu się czują bezpieczne, w ręce nie lubią je chyba. Czują się bezpieczne też ze względu na wolierę. Woliera jest coś wspaniałego, udało się to wymyśleć. Jest to proste, ja mam wszystko proste, mam wręcz prymitywne, gemiki są proste, zasłony są proste. Cele są proste, wszystko robię sam, na tyle ile potrafię, ale myślę, że te gębie żadnych cudów nie potrzebują. Zdrowie i dobra opieka, to już pewnie się powtarzam, ale to wszyscy hodowcy o tym dobrze wiedzą. A jeszcze wracając do tego karmienia, już byliśmy przy tym, jak samce na jajkach dostawały jęczmień. Później po tym okresie, tak jak mówiłem, zaczynam karmić lepszą karmą rozpłodowa. Bez pszenicy, bez kukurydzy. Pszenica jest cały czas, uważam, że to jest bardzo dobre ziarno. Pewnie niedoceniane, albo wielu hodowców może się wstydzi mówić, że takie ziarna podaje. Moje jedzą podstawowe ziarna, czyli jęczmień, pszenicę, jedzą kukurydzę. Tak były karmione całe życie, całe lata. Te gębie latały, bo latają już dobrze od 30 lat. Radziły sobie. Teraz nie wiem, komercja to wszystko. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Pewnie jest potrzebne. Może na loty jest potrzebne, ale w takim okresie rozpłodowym czy rozpłodowo-lotowym przed sezonem trzeba dawać dobrą karmę, dobrej jakości, ale to nie muszą być żadne jakieś wymyślne karmy. Zaraz przejdziemy do lotów. Jeszcze. Loty znowu będzie prymitywnie, bo ja mam wszystko prymitywne. Karmą podstawową na lotach jest karma Super Dieta, lekkostrawna. Oczywiście jęczmień, dochodzi do tego karma bez pszenicy, bez kukurydzy, czyli tam karma z grochami. Dodatkowo słonecznik, kukurydza, orzeszki. Wiadomo, ostropes, podstawa, no trzeba dbać o wątrobę. Też tam w jakiejś procencie 2-3% idzie. I to jest regulowane w zależności od odległości lotów.
to się przedstawia mniej więcej tak, że na te loty krótkie początkiem tygodnia idzie gdzieś 20-30% jęczmienia. Jest to jakiś taki wykładnik apetytu, dostają dobrą karmę, ale jeżeli one zjadają jęczmień, czyli to im brakuje, jest im to potrzebne. Jeżeli nie chcą jeść jęczmienia, no to ten jęczmień zostaje i zjadają go w końcu, nie? Karmione są gołąbki dosyta, nigdy nie jest karma wydzielana, tylko tak jak mówiłem, że powiedzmy tą zasadniczą dawkę dostałem tej karmy dobrej, a dojadałem sobie jęczmieniem po prostu, nie? Nie wiem, tam niektórzy koledzy łyżeczkami karmią, moje gęby są prymitywne, jedzą z korytka i są karmione dosyta, tak jak mówiłem, ale są różne gęby, są małe, duże, moje gęby są średniej wielkości, jest kilka troszkę większych. Znaczy małe są i średniej wielkości, czyli te średniej wielkości potrzebują więcej karmy niż te małe gołębie. Wiadomo, że ten mały zje szybciej i jemu to wystarczy, temu większemu brakuje, nie? Na pewno nie jest to aż tak drastycznie robione, żeby te gołębie jadły sami jęczmień, nie? Bo by nie latały tak jak latają. Latają powiedzmy w miarę dosyć dobrze. I tak jak mówiłem, początkiem tygodnia nie wiem, jakbyśmy zaczęli od przylotu. Przylot jest najważniejszy i gołębie jak przylatują dostają najlepszą karmę jaką posiadam. Czyli jest słonecznik, jest ta kukurydza oczywiście, jest ta super dieta. Są orzeszki. One muszą się bardzo szybko odbudować. To jest najważniejsze po powrocie. Ta odbudowa może trwać niedziela, poniedziałek, gołębie powinny być gotowe do następnego lotu. Jeżeli one już są takie jak trzeba, wchodzi mój ukochany jęczmień, który reguluje ich apetyt. Jak go potrzebują, jak im brakuje, one go zjadają. Wiadomo, że ta karma nie jest sypana w jakichś tam ogromnych ilościach. Wiadomo jest, że tyle gołębie powiedzmy zjadają i nie leży ta karma w karmiku. Generalnie jest to tak wymierzone wszystko, że tam na wieczór, na koniec karmienia karmiki są przeważnie puste, nie? Wracając do tego jęczmienia, stosuję jęczmień omielany. Nie jest to taki typowy jęczmień, wiadomo. Mam możliwość jechać do młyna, tam z młynarzem się dogaduję. Jest on delikatnie omielany, tak aby te ostre krawędzie, to wszystko było po prostu obite, żeby tam nie kaleczyło przewodu pokarmowego. I naprawdę te gołębie zjadają ten jęczmień bardzo, bardzo chętnie. Jak już przychodzi tam czwartek, piątek, no to tak jak mówiłem, dochodzi słonecznik, dochodzi duża ilość kukurydzy. To jest wszystko zależne od lotu, nie? Pomysł takiego prostego karmienia. No nie wiem, ile to już lat, trwa parę lat. To był pomysł od pana Pawła z oddziału Pszczyna, którego pozdrawiam. Nazwisk nie będę wymieniał, bo nie pytałem, czy mogę takie nazwiska ujawniać, ale myślę, że to jest bardzo proste karmienie, zrozumiałe dla wszystkich. Dlaczego tak? Są karmy, które posiadają w składzie 20-30 rodzajów ziaren, a ja powiem tak, super dieta dobrej jakości posiada 12 rodzajów ziaren. 12 do 14 są różne. Sądzę, że karma wielkości 0,1% w karmie czy ziarno wielkości 1% w karmie nie ma znaczenia dla gołębia, bo ile tych gołębi tam dziubnie, to ziarenko, nie? No, czyli tak, 12, średnio 12 składników jest dobrej super diecie. Do tego dochodzą ze 3-4 rodzaje kukurydzy, to już jest 16. Ze 3-4 rodzaje grochów jest 20. No i praktycznie mamy pełny bilans karmienia w takim prostym karmieniu, nie? Chociaż tak, to co mówię jest prawdą, ale nie do końca, bo nie zawsze tak robię jak mówię. Robię jeszcze w inny sposób, ale tego się nie da opowiedzieć jak to robię. Po prostu jeżeli widzę, że wyczuwam, że coś tam jest nie tak, no dostałem te gębie troszkę wcześniej tą lepszą karmę. Jest ona uzupełniona jakąś suplementacją. Dochodzi do tego jakieś białko, nie zwierzęce. Stosuje izolat białka sojowego, jest bardzo dobrze przyswajany przez gołębie. I to powiedzmy jest wszystko na rękę. Trzeba to wyczuwać, jak ten gołąb ma wyglądać, jak się zachowuje, w jakiej kondycji jest. Tu jest kolejny brat tej
500-ki, o której już opowiadaliśmy. No chodź, no chodź Kubuś, chodź, chodź, chodź. Co dalej z karmieniem? Przyjechałeś tu pewnie, żeby się dowiedzieć, co z Brukselą. Między innymi tak. Biegamy jak na tej Brukseli? Biegamy po tematach Bruksela. No Bruksela rządzi się orzeszkami. Tylko te orzeszki, przynajmniej u mnie tak to wygląda, że te orzeszki są jakimś takim dodatkowym paliwem na powrót w dobrym czasie. Te gołębie są karmione tak jak wszystkie, ale tak jak mówiłem, orzeszki są dawane z ręki. Rzadko te orzeszki są dawane do karmika, czasami tam po troszce, ale generalnie tych gołębi dobrych jest naprawdę mało, bo wszyscy tych dobrych gołębi mamy mało. I te, które idą na takie dalekie loty, a ja daję zawsze najlepsze gołębie na dalekie loty, nie daję tych gołębi, których się chcę pozbyć, idą najlepsze gołębie na dalekie loty, zwłaszcza na tą Brukselę, bo no nie wiem, tak to wypraktykowałem, że jak się coś chce ugrać, to trzeba dać dobre gołębie. Bruksela do pana gołębnika to jest ile kilometrów? To jest około 1050 kilometrów. Zaczynając od początku, jak już żeśmy weszli na temat Brukseli, w 2017 roku była bodajże pierwsza edycja. Lot był wtedy bardzo udany, szybkość była kosmiczna, bo te gołąbki były w pierwszym dniu. Dałem tych gołąbków na lot 5, dwa były w pierwszym dniu, były to praktycznie dwa moje najlepsze gołębie. To była samiczka, która była pierwszym lotnikiem oddziału, czwartym lotnikiem okręgu i samczyk o numerze 582. Też wybitny lotnik. Ten gołąbek był pierwszy na okręg na 30 parę tysięcy gołębi, był szósty na okręg. Był bardzo dobrym maratończykiem, także te gołąbki były w pierwszym dniu wieczorem. Rano coś tam chyba doleciało, ale to już było po konkursie. W 2018 roku, jako że mam taki charakter eksperymentalny, lubię robić eksperymenty, wpadłem na genialny pomysł, żeby zrobić te gołębie z gniazda i to była totalna bzdura. Gołębie, które całe życie były lotowane z wdowieństwa, nagle wymyśliłem. One były przeniesione do tego nowego gołębnika, przy którym się znajdujemy w 2016 roku. Czyli to był 2018, 4-5 bardzo dobrych gołębi dałem z powrotem do tego starego gołębnika, z którego były lotowane. Tam się naniosły na jajka, wszystko tam było wyliczone, miały się jajka kluć. No i wyszła totalna klapa oczywiście. Przyleciała tylko moja zasłużona babcia tak zwana, samiczka numerze 5070. Ona sobie poradziła z tym moim eksperymentem. Nie róbcie tak naprawdę. Gołąb, jak jest do czegoś przyzwyczajony, nie trzeba mu tego zmieniać, nie trzeba kombinować, bo nie wyszło mi to na dobre. W każdym razie te gołąbki jakoś się tam zleciały, zginął ten naprawdę dobry gołąb 582, który był dosyć dobrze z pierwszej Brukseli. No ale o tej Brukseli trzeba zapomnieć, nie udało się, był tylko jeden w konkursie. W 2019 roku, nie pamiętam jak tam było dokładnie, ale chyba nie było dubla wtedy, bo skusiłem się i dałem 10 gołąbków na lot. Na ten lot Bruksela. Pamiętamy, lot Bruksela 2019 był bardzo trudnym lotem. Pokazały się te gołębki bodajże w drugim dniu. Do mnie przyleciała w drugim dniu samiczka o numerze 7124. Samiczka o numerze 7124 była bodajże 84 w regionie czwartym. Mogę tam mylić, ale było około 8000 gołębi włożone na lot, 800 hodowców, więc był to wynik fajny. Co chciałem powiedzieć, było wielkim zaskoczeniem, że ta samiczka usiadła jako pierwsza. Była oczywiście nietypowana. Gołąb wywodzi się z gołębi średniodystansowych. Jej ojciec nigdy nie był w stanie zrobić lotu powyżej 500 km w zasadzie. 700 nie był w stanie zrobić ani raz w konkursie. Ale ta samiczka przyleciała w bardzo dobrej kondycji. Znowu Kubuś przyszedł. I co? W trzecim dniu troszkę się poprawiło. O godzinie 6, po 6 czy około 6 przyleciała samiczka 6117. Przed godziną 7 przyleciał, z babcia przyleciała 5070 i przyleciał mój najlepszy samczyk
1997. O godzinie 8 rano przyleciał samczyk o numerze 1954 i to było już 5 dziesiątki, nie? W trzecim dniu. Był to dosyć dobry wynik. Jak dobrze pamiętam, konkurs z tego lotu trwał 6 dni. W trzecim, w czwartym dniu przyleciały dwa gołąbki. No ale że kazek jest w gorącej wodzie kąpany, gołąbki zostały wydane. Jak się później okazało, zdobyły konkurs. Znalazły się na liście krajowej. Czyli z tego lotu było 10 włożone, 7 w konkursie. W sumie wróciło tych gołąbków 9 z 10. Nie wróciła dosyć dobra samiczka, no ale to wiadomo, to jest już lot trudny, jeżeli konkurs trwa 5 czy 6 dni. Są dosyć duże wymagania, żeby ten gołąb był w stanie wrócić, trudne warunki były. No ale dobrze się skończyło. No a rok 2020, no to miałem już jakieś dobre nastawienie na ten sezon, że pójdą tam dobre gołębie i no wyszło dobrze, no. W pierwszym dniu oczywiście gołąbków nie było, w drugim dniu pokazały się gołąbki. Chyba o godzinie 9 dostałem informację, że pokazały się pierwsze gołąbki w okręgu. O godzinie 10:37 przyleciała samiczka. Byłem tak pewny, że ta samica przyleci o numerze 7124. Była w idealnej formie. Nigdy ten gołąb nie robił jakichś wielkich wyczynów, ale w tym roku leciała wyśmienicie 500, leciała bardzo dobrze 700 i usiadła jako pierwsza. Jak ogłoszona w okręgu, u pana Krzysia była bodajże trzecia czy czwarta. O godzinie 11, nie, ona przyleciała, przepraszam, ona przyleciała 9:37. O godzinie 10:27 przyleciało zaskoczenie, samiczka o numerze 6155, dwuletnia. No i znowu po głowie. Głosiłem tą samiczkę, też tych gołąbków było niewiele zgłoszone, była chyba w pierwszej dziesiątce też w okręgu. No masz. I o godzinie 13:30, czy tam tych minut, mogę nie pamiętać, przyleciała trzecia samiczka, ta, o której już wspominałem, była druga z lotu Bruksela 2019 i teraz przyleciała jako trzecia. Co chciałem powiedzieć, to nie były gołębie jakieś tam przypadkowe. Ta samiczka o numerze 7124 w tym roku jest pierwszym lotnikiem rejonu lotowego, w skład którego chodzi Osiek, oddział Osiek, Oświęcim, Bielsko-Biała, oddział Kęty. Ta samiczka o numerze 7117, bo już głowa nie ta, siwe włosy zresztą widać. W 2019 roku była drugim lotnikiem rejonu lotowego. No ta samiczka o numerze 6155, myślę, że to jest jej początek jakiejś tam kariery. Nie jest wybitnym gołębiem, ma bardzo dobre pochodzenie. No była czołowo. No i jeszcze, co dalej z tą Brukselą? Żona jest moim wspólnikiem, dobrym kibicem. Siedzieliśmy uparcie, bo oczywiście na locie była jeszcze babka o numerze 5070, to była jej czwarta Bruksela. Czekaliśmy uparcie, ciepło było, bo warunki były naprawdę trudne. To był, tak jak mówiłem, drugi dzień lotu. Czekaliśmy bardzo długo, ale żeśmy się nie doczekali. Trzeba było iść coś zjeść do domu. Wychodzimy do góry, żona zagląda przez okno, mówi, patrz, jakiś gołąb. Nie, to jest naprawdę takie przeżycie dosyć fajne. Babka przyleciała w 17:30, była w konkursie. Czyli powiedzmy w drugim dniu były 4 gołąbki z 5 wysłanych. I co chciałem powiedzieć? Konkurs trwał, jak dobrze pamiętam, 5 dni. Te gołębie wszystkie zameldowały się w drugim dniu lotu. No, jest co wspominać. Mam naprawdę dosyć długi staż hodowlany. Było tych wyników dobrych, powiedzmy na skalę oddziału czy okręgu było ich trochę dobrych, ale to takie przeżycie naprawdę, powiedzmy, wzruszające. No, to czekałem na te dobre gołębie. Wracając do tej babki.
Ta samiczka w 2016 roku była drugim lotnikiem okręgu, była najlepszą samicą okręgu, ale drugą lotniczką okręgu i w tym samym roku była pierwszym lotnikiem rejonu lotowego. Także tak jak mówiłem, no poszły tam naprawdę bardzo dobre, doświadczone gołębie, które poradziły sobie wyśmienić. Wracając jeszcze do tej babci, chciałem się pochwalić. Ta samiczka była, tak jak mówiłem, drugim lotnikiem okręgu, pierwszym lotnikiem rejonu. Była druga w okręgu z lotu maraton, tam na 9000 gołębi. Była szósta w okręgu, także gołąb wyśmienity. Ale powiedzmy te 8 lat już było dosyć. Miała obiecane, że idzie na emeryturę i poszła w tym roku jest na emeryturze. Nie wiem, jaki tam ZUS naliczy jej tą emeryturę, ale powiedzmy, że dożywocie będzie miała zapewnione. Jest gołębiem zasłużonym. Także tutaj w gołębniku lotowym zostały 3 te samiczki. Tak jak wspomniałem, wszystko jest proste, prymitywne, ale bardzo praktyczne. Cele, wszystko jest wykonywane własnoręcznie przeze mnie, jak potrafię, jak mam, tak mam. Dla mnie to jest wystarczające. W tym roku troszkę zostały przerobione, bo tutaj były ramki obrotowe. Dlatego są takie te zasuwki troszkę dziwne, że tu są mniejsze, ale były z numerami, były kolorowe, szkoda mi było to wyrzucać. Ale do czego zmierzam? Jak ta cela wygląda? Chodź Kubuś. No chodź, nie uciekaj. To jest wszystko wyjmowane z ruszt, wyjmowane jest to i wyjmowane jest to. Także jeśli chodzi o sprzątanie, praktycznie można to zrobić razem wszystko, czyli ruszt, szufladka. Wyciąga się to całe, jest tam jakiś kubełek, do kubła wszystko wyrzucamy. Nie ma problemu z odkurzaniem, bo jest dostęp do z mioteczką, wszystko można ładnie wyczyścić. Są tu jeszcze takie czary na motywację, jakaś tam zazdrość, można sobie samce, żeby się widziały, denerwowały, ale rzadko to jest używane. Można różne rzeczy dziwne robić. Chodź Kubuś, chodź. Nie myślę, że mam same kubusie, ale tak do nich mówię. No chodź. No już dobrze, już. No chodź. No wiem, że ci przeszkadzam. No już. No chodź. Tu jest taka zadziora, chciałem go pokazać, ale on tu jest zakochany i jednocześnie obrażony. To jest partner do samiczki o numerze 7117 i to jest ten gołąbek, co mówiłem, że wnuk tego od Pawła. To ten gołąb wyrabia, też zdobył 5 konkursów, 2 razy drugi na oddział, ale jest strasznie niegrzeczny, bije mnie w każdym miejscu, nawet jak siedzi na głowie czy na ramieniu i daje mu orzeszka, to się bije ze mną. Ma niesamowity charakter, no nie wiem, czy poleci, poleciał bardzo dobrze na młode, 2 drugie konkursy, no jest to jakiś wynik niepowalający, ale niezły. Gołąb jest wspaniały. No chacia. Nie wiem, po kim taki charakter ma, ale ma. A jedź na mały, jedź. Teraz zaprezentujemy drużynę z Brukseli, czyli drużynę w okręgu to była... Pierwsza w okręgu, pierwsza w regionie czwartym i druga w strefie trzeciej. Tak. Tu jest samiczka o numerze 7124, to co o niej już rozmawialiśmy. To jest gołąb, zawsze mi się wydawało, że to jest gołąb na średni dystans, dopóki nie poszła na Brukselę. Okazało się, że jest wybitnym gołębiem na daleki dystans, tak jak mówiłem, 84 w regionie czwartym. Mogę kłamać z tymi cyframi, bo ja mam kiepską pamięć, ale powiedzmy, że gdzieś około tego miejsca. W tym roku jest szósta w regionie czwartym, czwarta w okręgu, pierwsza w oddziale, pierwsza w rejonie. I tak jak wspomniałem wcześniej, ta samiczka jest pierwszym lotnikiem rejonu lotowego i jest siódmym gołębiem, siódmym lotnikiem okręgu w kategorii supermaraton. Do tego współzawodnictwa w kategorii supermaraton były liczone 4 loty, był lot dodatkowy Duren, w którym ja nie uczestniczyłem. Mimo to ta samiczka no, jest siódma. Wywodzi się z gołębi z linii Finneke 5000 i z gołębnika, z gołębi bazowych z linii ciemnego
o numerze 547. Przedstawiamy drugą samiczkę z lotu Bruksela. Jest to samiczka o numerze 6155. Myślę, że to jest wschodząca gwiazda. Na razie jej wyniki nie są jakieś oszałamiające. Zdobyła bodajże 6 konkursów. Ale była druga z lotu Bruksela, 16 w regionie czwartym. Proszę się nie martwić, że gołąb jest chory, bo ona dziubek otwiera, ale jest w tej chwili w trakcie znoszenia drugich jajek w tym sezonie. Pewnie jajko będzie jutro. Gołąb jest w pełni zdrowy, witalny, znosi drugi lęk po 8 dniu od zabrania pierwszych jajek. Także jest wszystko w porządku. Gołąbek wywodzi się z córki mojego najlepszego lotnika, jakiego miałem uchowawanego, o numerze 469. Jak już jesteśmy przy tym gołąbku, o numerze 469, ten gołąb był pierwszym lotnikiem okręgu Bielsko-Biała. Był drugim lotnikiem Polski w kategorii C. To było w konkursie redakcji, tam miało bodajże w kategorii C koeficjent 2,58. Ten gołąbek był również piąty w Polsce w kategorii C na wystawie ogólnopolskiej i był siódmy w kategorii maraton. Także było wszystko blisko olimpiady, ale oczywiście niedalne mi to było. Gołąb wyśmienity, cechy są przekazane. Trzecią samiczką z lotu Bruksela była samiczka o numerze 7117. Tak jak już wcześniej mówiłem, samiczka w roku 2019 była drugim lotnikiem rejonu lotowego. Osiek Oświęcim Bielsko-Biała. W 2019 w rejonie były jeszcze 3 oddziały. Wyśmienita samiczka wywodzi się z mojego super lotnika o numerze 5156. Samczyk ojciec był pierwszym gołębiem w okręgu z lotu Wolin bodajże. Zwyciężył z 30 tysiącami gołębi. Teraz chciałem przedstawić moją w tej chwili najlepszą samiczkę o numerze 209, samiczka z 2015 roku. Jej osiągnięcia: 2018 rok, najlepszy lotnik okręgu Bielsko-Biała w kategorii D. 2019 rok, najlepszy lotnik okręgu w kategorii B i siódma w Polsce w kategorii B. I 2020 rok, trzeci lotnik okręgu w kategorii B. Samiczka wywodzi się z linii bazowej, jest po synie samczyka bazowego o numerze 547. Wybitna samica, 3 razy jedynki, 2 dwójki bodajże na oddział. No i okazuje się, że chyba ma dobre geny do przekazywania dalej, bo coś się okazuje, że jej córka już jako młoda była pierwsza na oddział, czwarta na oddział. Po jej synie w 2019 roku mieliśmy lot na młode Halle, 530 km, lot dosyć wymagający. Po jej synie był gołąbek pierwszy w oddziale i czwarty w okręgu. I w tym roku po kolejnym synie był ten gołąbek przedstawiany, co był złączony z gołąbkami z linii gołębia 79 od Pawła Mędrysy. Czyli jej wnuczek ma również 2 dwójki w tym roku. No, jeszcze ten sezon będziemy próbować nią lecieć. Gołąbek już jest starszy, 6-letni, ale witalny. Też tak jak tamta samiczka znosi drugie jajka. No, taki jestem bandyta z tych najlepszych gołębi. A jest ich naprawdę bardzo mało. Wszystkich tych gołębi dobrych mamy bardzo mało. Powiem tak, że jej to nie przeszkadza, bo w tym swoim sezonie życiowym 2019 był najlepszy sezon dla niej. Ta samiczka pierwsze jajka znosiła w rozpłodzie, drugie jajka znosiła na gołębniku lotowym, nic jej to nie przeszkadzało. Wiadomo, że z gołębia lotowego jest bardzo trudno uchować dobre gołębie, z niej na razie się udało. Wiadomo, nie są to jakieś powalające wyniki, bo z gołębi lotowych no, trudno jest tych gołębi nachować, jeszcze koledzy by chcieli, tu by ktoś chciał, tam by ktoś chciał, no i nie ma tych gołębi, ale
Jest trzech synów w rozpłodzie, jest córka. W tym roku też pewnie coś z niej zostanie. No gołąb wyśmienity, żeby się udało jeszcze obleciała szczęśliwie ten sezon, pójdzie do rozpłodu. Także na zakończenie, bo jeszcze nie wspominaliśmy tutaj na temat aukcji, z racji tego, że gołębie są połączone, to będą młode w późniejszym terminie. Będą to młode z tych samic, które były myślę, w drużynie. Myślę tak, że byłyby cztery młode, po jednym młodym z każdej z tych samiczek, jeżeli oczywiście wszystko się uda, bo wiadomo, te gołębie są w tej chwili w jajkach, muszą się wykluć, ale na pewno byłoby po jednym młodym z każdej z tych samic, może jak się uda nawet z babci, z tej co mówiłem, że była drugim lotnikiem okręgu, pierwszym lotnikiem rejonu, ta, która zaliczyła cztery Bruksele, trzy razy w konkursie, byłyby cztery młode. I myślę, że jeszcze tam z 1-2 może jakichś takich wartościowych gołąbków zostanie dorzucone. Na zakończenie fajnej wizyty chciałbym życzyć wszystkim hodowcom udanego sezonu. Prosiłbym, żebyśmy mieli więcej szacunku dla siebie, bo naprawdę mam jakieś tam osiągnięcia, nie są to jakieś powalające osiągnięcia, ale wiem, że te osoby, które osiągają dobre wyniki, zawsze są w jakiś sposób podejrzewane, czy myśli się, że tam cuda tym gołębiom trzeba dawać i że robią to w jakiś sposób nieuczciwy. Ja nie osiągam jakichś cudownych wyników. Wiem, że osoby, które osiągają wybitne wyniki, są też hejtowane, pomawiane. Naprawdę te gołębie nas mają łączyć, a nie dzielić. To ma być pasja, to ma być przyjemność. No, takie głodne, że mi sznurówki zaczynają odwiązywać. Także wracam do tej mojej myśli. To ma być pasja, to ma być przyjemność. Wielu kolegów bardziej poświęca się do tych gołębi. Ciężko pracują. Ja uważam, że praca z gołębiami to powinna być przyjemność. Mnie to sprawia przyjemność. Dopóki mi będzie sprawiało przyjemność, będę się starał lotować. Nie zawsze trzeba wygrywać. Trzeba umieć przegrywać. Konkurencja jest silna, mnie tutaj też koledzy parę razy dokopali, ale trzeba im pogratulować. Ci, co wygrywają, zasługują na to. Jeżeli nikt nie ma udowodnione, że coś zrobił niezgodnie z regulaminem czy z przepisami, nie wolno nikogo pomawiać i doszukiwać jakiegoś drugiego dna w tym wszystkim. Także jeszcze raz chciałem wszystkim życzyć dobrych lotów, udanego sezonu, mądrych lotowych, mądrych wypuszczeń. No i dużo cierpliwości, bo naprawdę cierpliwość jest bardzo potrzebna przy lotowaniu gołębi. Te wyniki nie zawsze przychodzą w takim czasie, jakby się oczekiwało. Zakupy nie zawsze są spełnione. Naprawdę niektórym to przychodzi łatwo, niektórym to przychodzi bardzo trudno. Chciałem jeszcze podziękować tym kolegom wszystkim w całej Polsce, którzy nigdy nie osiągali jakichś wspaniałych wyników, ale są wytrwali. I to ich pasjonuje, cieszą się z wygranej z kolegą, z sąsiadem, z przyjacielem. Nie musi to być zawsze wynik mistrzowski. No i tobie też zaczęły buty obgryzać. Także zakończymy, muszę im dać w końcu jeść. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobry lot panowie i panie.